goleni. Serdecznie witamy wszystkich hodowców i widzimy, grupa hodowców z Polski jest na wycieczce obecnie w miejscowości Hołtyn. Właśnie jest godzina około 10 rano, 1 marca, tak? Gdzie mamy 1 marzec? I za chwilkę będziemy wchodzić tutaj, zwiedzać. Tu jest chyba hala targowa. Gdzie ta hala jest? Proszę bardzo, Henryk. Tak. Tutaj hala gdzie jest, Boguś? Tam. Czyli tam będziemy szli za chwilkę oglądać wystawę w Hołtyn. Także dla kolegów wszystko to zrelacjonujemy. O, a tak wygląda autobus, w którym tutaj przyjechaliśmy. No i właśnie się udajemy tutaj wspólnie ze wszystkimi innymi hodowcami, którzy tutaj przyjechali, ale widzimy parking z licznymi samochodami. Tam wcześniej, gdzie staliśmy, były autobusy. Autobusy były z różnych państw, z Francji, były też z Belgii, tylko tutaj jest już bliziutko, to nie jest tak dziwne, że z tych państw się przyjeżdżają, ale też pewnie spotkamy hodowców z innych krajów. Wierzam, że z Europy Centralnej bardziej w parkingu trzeba dojść, ale to po kolei będziemy wszystko kolegom pokazywać. I tu już jesteśmy przy wejściu, widzimy, zaraz zobaczymy, ile będzie kosztowało euro. Też kolegom pokażemy wszystkim. O, tu mamy dwie panie jakieś. Nie wiem, co one tu robią. Nie, przyszły chyba tylko albo z obsługi jakieś. Zobaczymy. Tu mamy taka stoiska. Widzimy jakieś przekąski, ale też puchary z wyłudziami jakieś są. Jakieś kopci, co tu przygotowują. Tu jest wejście na salę. Po kolei. To co, Zbyszek? Wchodzimy. No, widzimy kolegę Oleksiaka oczywiście. I wejdziemy sobie teraz na halę. No i mamy tutaj kasy biletowe. Wejście, widzimy, kosztuje 10 euro. Zobaczmy. Nie ma takiego tego ruchu. Tutaj tak widzimy. Tu mamy drugą kasę, taką małą kolejność. Teraz jest wejście, każdy ma swój bilet, to jak wygląda. Dajemy bilet, dostaliśmy filmowanie. To jest ten pan z pierwszą lotkę, zręcznie dziękuję. Hello. No i zobaczmy, jak wygląda. Mamy dużą przyczepę, mamy też mniejsze przyczepy, mamy też tutaj inne stoisko, to widzimy stoisko z katalogami. Tutaj mamy na pierwszym planie przyczepę właśnie Piera Diego, to jest przyczepa hodowca majowy osobowego, widzimy. Oczywiście widzimy sobie katalog jeden. Tutaj zobaczmy koledzy. To jest prosto. Niedługo mam imieniny, to są muszę strzelić. 200 2290. Das ist ein 3900 Euro. Das ist ein aerodynamisches Modell. Es gibt ihn auch als Standard. Dann sieht er so aus, dann kostet er 800 Euro weniger. 3900 Euro. A ta ile kosztuje, Henek? 300. 800 weniger. 800 Euro mehr. Auch mit 9,9 Euro. Nie można. Nie ma tego panele. Nie wiem, czy to będzie zaszło.
Was sind die? Ale ik heb wel de boel al stoel weer. Trzymaj się, weźmiemy.
halę mi oglądają, tam karmię, rozmawiają. Patrzmy tam przed kolejne hale, na nich chyba będą głębie, chyba będą oglądać. Jak patrzmy są, widzę fotografię. Worden als een van de beste duiven die er in België in zijn categorie vlogen. Van Kiervrij tot de halve vol, richt hij de eerste prijs. Yeah.
sztandar, różne wielkości, szerokości. Oni te wszystkie inne plastikowe akcesoria używane przy... Zanim się z nimi odnajdzie. Mamy tak, nie wiem, czy są taką ciekawostką, mamy zobaczmy gołębie rasowe, a mamy ciekawe, że my zamówimy kosztowne, które są niepokojne. Ale to wszystko jest już na szczególne zaprzeproszenie, bo tutaj będą to Thank you.
którymi przyjechaliśmy, na pewno oglądając te gołębie, staną się posiadaczami niektórych, bo już tam kilku widziałem, stało przy stoiskach i kupowało. Zobaczymy, ile ich zakupy, na to porozmawiamy z nimi. Pokazywać, jak to wygląda. Widzimy, te targi są wszędzie podobne. Widzieliśmy w Brnie, w Sosnowcu. Znamy te polskie wystawy i specyfikę. Tutaj teraz poznajemy wystawę w Holandii w Houten. Staramy się tak, żeby te kolegom możliwie jak najwięcej z podobną gołębi, z tym sportem pokazywać. Mamy taki gołębi. Drewnem egzotycznym wykończony, kolorowym. Patrzmy, co ciekawe. Wszystko tak solidnie wykonane, dopracowane. Te wnętrze tego gołębnika tak wygląda. Ta część z celami.
prawdziwą ciekawostkę. Stoisko, które specjalizuje się w wykonywaniu takich sprzedaży, widzimy masek umożliwiających swobodną pracę z gołębiami, to znaczy tak jak widzieliśmy w podobnych Hansach Pilna, mamy taki specjalny kombinezon, który używał w gołębikach, a tutaj widzimy, są takie maski, które oddają przeciwpołowy z hełmami gotowymi, co możemy sobie też użyć do hodowli wolnej. Tutaj widzimy stoisko kolegi Puszkiewicza. Zawsze to latarka, która chyba zawsze wystawa, która oferuje do firmy w Polsce. Tutaj też możemy zobaczyć. Tak wygląda stoisko firmy Pampa. Tu mamy takie stoisko z metalowymi
taki akcesoriami do wyposażenia do jedzenia, takie karmiki. No, mamy też takie... Mamy też taki karmik zespołowy, że tak wygląda. Zobaczmy. O. Tu mamy też pamięć. To byście robili? Ja nie rozumiem. To basenki wentylowe też. Malutku, czas pobytu nasz tutaj dobiega końca. Kolega Zbyszek Oleksiak i widzimy Henry Kropel zakupili tutaj wiele produktów firmy Wydex od Japa Tehorna. Tutaj właśnie jest. Widzimy teraz normalnie. A my za chwilkę udamy się do autobusu, pojedziemy do hotelu. Także zobaczmy teraz. Wyjście z hali, właśnie już opuszczamy. Popatrzymy jeszcze na to. Stoisko z wędlinami, nie wyglądają prawie jak z Polski. Tu zobaczmy. Popakowane, specjały. Każdy kto chce może spróbować. My takie znamy, ponieważ u nas w Polsce też na targach. Hello. Są też takie produkty jak tutaj. Widzimy, a my już wychodzimy. Także pobyt nas się w Polsce tutaj skończy. A to nie jest ostatni akcent. No i widzimy koledzy, którzy są wszyscy tutaj na wycieczce, już stoją pod autobusem. Zobaczmy tutaj, w niektórych klatkach już są też gołębie. Koledzy zakupili, tutaj kolega Krzysiek zakupił jakie gołębie? Jansen szali. Takie szali, tak? Tak, Jansen szali. O cenę się nie pytam, a tutaj widzimy, o też, to twoje te Krzysiek gołębie tutaj, rodowody? Tak. Od jakiego hodowcy kupiłeś? No. Jakiego? Gręs. Gręs. Tak. Krzysiek, Paweł coś zakupił? Ja nic. Krzysiekowi karty wygoniosłem. Tutaj kolega też zakupił jedne gołębie. Dwa zakupy. Jansen z Hosen. To są tutaj Heinena, tam w rodowodach były pochodzenia Heinen Gronsveld. To są rodzice. Tak. Długi dystans. Daleki dystans. O. Tak. Drogie były? Bardzo. Umiarkowanie. Umiarkowanie, dobrze. Będziemy, to jest po handlu, kwestia, po handlu umiarkowanie. Oczy, rozumiem. Dobrze. Tutaj inni też koledzy kupili te gołębie, ale widzimy, te klatki nie są aż takie pełne. Jutro na targowisku będziemy, to może więcej zostanie tych gołębi zakupionych. Także na razie kończymy nasz pobyt tutaj w Houghton i udajemy się do hotelu. Słyszymy, autobus już został uruchomiony i za chwilę będziemy jechać. Do zobaczenia, dobry lot.